hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't want me, now I'm hot hoes all on me. Ass fat, yeah I know. You just got cash, blow some more, blow some more, blow some more. Lecimy na halę do Gdyni, robić zakupki. Wszystko prosto stąd. Jest duża różnica między warzywami takimi, wiesz, kupionymi Tesco, czy wiesz, czy Biedronce, jak kupisz na targu, czy gdzieś na hali. No jest, wiesz, ta cebula z Biedronki to jest, kurczę, rozpada się. A cebula z hali jest jak jabłko. Tutaj nie wydaje mi się, że też jakby wartości odżywcze tych produktów są po prostu lepsze i więcej tam tego jest, więc zrobimy małe zakupki. Bycie trenerem, bycie ja cały czas w kontakcie z innymi sprawia, że jestem cały czas w pracy. Nawet jak jadę na halę, to odpisuję na wiadomości, ustalam terminy. Właśnie się staram z Rzysztem ustawić na trening dzisiaj. Może polecimy gdzieś do Gdańska do niego. Jeszcze staram się Daniela złapać i daję tipy i co ma dzisiaj jeść, bo coś się pogubiła. Więc tak to wygląda, w międzyczasie jedziemy. Cały czas kalkulacja i cały czas pilnowanie kalorii i cały czas pilnowanie makroskładników. Szczególnie, że lubię wolność i nie trzymam się ścisłej listy planu żywieniowego, tylko wiem, ile węglowodanów mam zjeść, ile mam białka zjeść, ile tłuszczy mam zjeść i z czego mam to jeść. I sobie układam po prostu plan podczas dnia, tak? Dzisiaj będzie na pewno stek z ziemniaczkami, a? Na warzywka. Zobaczcie sobie, jakie jest różowe tam mięsko. Znaczy, że jest świeże. Ten tłuszcz też jest biały. Znaczy, że jest dosyć świeże. Już zaoszczędzimy sobie mielenia w domu wtedy, nie? Ja zawsze wyciągam moją maszynkę i wtedy cisnę. 5. Ja pani jeszcze wody mi trochę nalała do góry. Znaczy, wybryczko to nie bardzo, kochanie. Jedna pan wybryczko. No dobra. To jest chyba lepsza, na pewno nie mam, kochanie. Proszę bardzo. Na zdrowie życzę. Dziękuję. Odkwaszają, mega zdrowo. Dobrze? Super. I tak to wygląda. Nie dość, że trzeba dbać jakby o ilość jedzenia, trzeba dbać też o jego jakość. Nie robię tego też tylko po to, żeby dobrze wyglądać, być napakowanym. No, dla mnie to jest styl życia po prostu. Ale w pewnym wieku, wiesz, zaczynają się choroby, układów krążenia, wchodzi wątroby i tak dalej. Ja całe życie tak cisnę i mam 32 lata i jakoś się trzymam. Niektórzy, wiesz, jakieś mrożonki robią coś, nie? Albo syf jedzą. Albo, nie? Jedziemy autostradką do Gdańska. Trochę się śpieszymy, bo jak zawsze jest spóźnienie. Lecimy do Rzeszta. Mieszka obecnie w Gdańsk Rzeszcz. I potem lecimy do Power Pit na trening. Więc przy okazji sobie na pewno pogadamy. Poznacie.
zobaczcie co i jak. Na razie dzieci się uciekamy przed korkami, bo jest 14:20 i zaraz to miasto po prostu będzie całe stało. I co tam, Kuba? No nie jest dobrze, widzisz, kurczę, przed treningiem jestem, jeszcze mam siły na gadanie. Teraz bardziej tak się wyciszam, zaraz trzeba będzie przyjebać. A po treningu jest cisza. Cisza jest, po treningu jest cisza, nie? Po prostu. Z półtorej godziny, dwie godziny muszę tak, wiesz, dojść do siebie. No. A najchętniej się położyć, przespać i wtedy już dochodzę, nie? Tak, wiesz. Aha. Ja później robię. Szczególnie, że kardio robię teraz po treningu jeszcze, nie? Więc już w ogóle ciężki trening, jeszcze 40 minut zasuwać, to trochę po nogach od razu zrobiłem, nie? Idziesz, tak? No idę, idę. Szybko idę pod górę, no. Ja na rowerku robiłem to jakoś, muszę, zawsze przyjemne. I pamiętam, te pierwsze kardio były tam, kurczę, na takim rowerku, co z Adli kupiłem, nie? Wiesz, taki śmigniany. Ja. I na początku chyba tam na 10 jechałem te kardio. Później tam 11, 12, 13, nie? A później 12, 11, im bliżej końca redukcji, tym w dół znowu. Gorzej mi się robiło. No teraz mniej siły, nie? Mniej regeneracji. No. Przecież jeszcze nie mam tak, że chcę ludziom wyrywać jedzenie z rąk. Nie masz tak? Nie, ale za to Ani gotuje. Ja Mateuszowi gotuję, Marysi lody kupuję. Kurwa, no. Wczoraj rozkminiałem chyba przez 10 minut, byliśmy w Tesco, czy kupić nóż jakiś tam, wiesz, chiński, japoński do krojenia. Czy przyda, czy nie, patrzę, w sumie by mi się przydał, ale kurde, no nie wiem, nie, bo ostatnio patelnię kupiłem. Wszystko wokół jedzenia. Tylko to, no. Twój najlepszy przyjaciel to nóż. No, no bez kitu, nie? Dylematy życiowe. Zobaczysz jak ten, jak odżyjesz. No ja już... Po tym, po Redu, ciekawe jak będziesz też patrzył na to wszystko. No. Bo mi się zmieniło, ja się śmiałem dzisiaj. Jesteśmy po treningu pleców.
Zrobiłem jeszcze bicepsy i tricepsy i 30 minut cardio. Niestety czasu nam nie starczyło, bo musimy wracać do Rumi, bo tam mam trening personalny z Tomkiem. Następne pół godziny dokończę po prostu wieczorem. Razem będzie godzina cardio dzisiaj, więc tak to robimy, szybciutko dojem i ciśniemy, muszę zjeść, bo mnie gdzieś odetnie po drodze, więc szybko zjemy posiłek potreningowy i ciśniemy do Adri i po drodze zrzucimy Krzyśka na Cisową, Tesco. Tak? Do Tesco? Na parking Tesco. Muszę zjeść, bo teraz będzie masakra. A to jedzenie smakuje, co teraz? Najlepiej, nie? Najlepszy moment. No, a robisz jakieś szejki, czy właśnie żarcie? Nie, w ogóle już nie robisz szejki, cały czas wolisz jedzenie. Po prostu sobie zjeść normalne jedzenie. Znaczy wiesz, wygrywam na No. Jeszcze wołowiny dużo jem, więc jestem, wiesz, na plusie. Szejk mi nie da tego. No. Cała miska. No. Czy nie ma? Moment, nie? To kurczę, jak kurczę bym nie jadł przez tydzień. A no to już jest mało po plecach. No ale wie, no boczki wycinamy. No, a z ilu na przykład startowałeś? Z ilu kalorii? W ogóle? No to zaczynałeś tak schodzić. Wiesz co, jak zacząłem redukcję, to było 4000, szybko 3700. Od razu. I potem było 3,5 bardzo długo. No potem widzisz, było bardzo długo 3300. Po 3000 też chyba. A teraz masz 2800. Teraz mam od kilku dni 2800, wiesz, ale takie to są takie schodki. Czasami troszkę więcej, czasami troszkę mniej. Ale jakby schodki z tendencją spadają. Ale wiesz, to jest dobre, bo mam siłę, żeby, wiesz co, czyli muszę znowu jeszcze bardziej tą granicę komfortu przesunąć. Znaczy, ja już dawno jestem poza granicą komfortu. Ale jeszcze bardziej trzeba to push, bo mogę. Trzymaj się. Od razu na tym, na wszystkich kompresorach, więc słychać jakby wyjściowe brzmienie. Czy wstawimy kompresorek tutaj? Spokój i marzenia nie daj kart. Nie chcę mieć niczego tutaj więcej. Oprócz tego zdrowie mej rodziny lat i przyjaciół tutaj kurwa więcej. Zagrożenie mija typy już czekają na to, żeby wbijać kija. Latam po mieście jak wariata, światła mi świecą jak czerwony dywany. Szukam tu zbady, choć jasem bez rady. Lecimy od Wiśremika, nagrał mega numer. Jestem z ciebie dumny. I też. I ja z ciebie też. I ciśniemy na dworzec, bo za 10 minut ma autobus. Chyba R-kę łapiesz, tak? Czy coś tam jest KM-ku? Za 6, więc nie, ciśniemy. Pociągi mnie. No, a tam jeszcze ten jest szlaban zamknięty, więc będzie śmiesznie. W każdym bądź razie potem jadę do domku zjeść makrelkę i robię kolejny kardio, już drugie dzisiaj pół godzinki. I potem muszę znowu zjeść i spać, bo rano znowu robię kardio po 6. Bo Ania, moja żonka, jest na openerze.
zgradnę, dostaję jakąś akredytację, robię jakieś wywiady, więc dopiero będzie w nocy, to nie będę spał. A Marysia pojechała z Babcią nad jezioro i tak mam tą chatę, co zrobię, że sobie jedzonko, jeszcze makrelkę na pewno muszę zjeść i mam tu szybiadło jeszcze do końca dnia, więc mam jeszcze trochę jedzenia tak naprawdę, żeby wyrobić się w kaloriach. No potem jeszcze chyba zrobię sobie wołowinę przed spaniem. Powinienem ją odstawić, wiesz, żeby trochę odstała, odtajała. Bo jak jest zimna, to ta skóra gorzej schodzi. A co do makreli, no to jest świetne źródło białka, świetne źródło tłuszczy, mnóstwo tłuszczy omega B, więc jak najbardziej popieram takie akcje. Ta skóra, paznokcie, włosy, wszystko się poprawia. Szczególnie przed zawodami polecam. Jeśli chodzi właśnie o jakość i taką elastyczność skóry, no to makrelka tutaj jest jak najbardziej wskazana, ogólnie ryby. 5 HTP na regenerację duszy. Ogólnie suplementacja jest potrzebna, suplementy są potrzebne. Uważam, że nie, że można to robić bez suplementów. Ja większość czasu tak to robię. Ale na przykład na poziomie wyścigów czy sportowym każdy element jest dosyć istotny i tutaj jakby moja regeneracja też się to ma poprawić w jakimś procencie. Regenerację. No tak to zrobię. Mm-hmm.